Siemano. Witam Was bardzo serdecznie w nowym samochodzie, który dostałem do testów. A ten samochód nazywa się BMW 518D. Jedźmy. Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem wynajęcia lub kupienia, a przede wszystkim wynajęcia auta. Mam zamiar i zbieram oferty z różnych firm, które proponują i mają w swojej ofercie różne samochody, ale mój gdzieś taki typ samochodu, który chciałbym wynająć, to jest właśnie gdzieś albo BMW serii 3, 5 lub C-klasa lub E-klasa. Mi jest potrzebny samochód do pracy, do jeżdżenia z punktu A do punktu B, czasami gdzieś jakaś dłuższa trasa i taki samochód jest mi właśnie do tych celów potrzebny. Dostałem dzisiaj do testów samochód, który ma najmniejszy silnik i chciałem właśnie sprawdzić, czy spełni moje oczekiwania. No i moje pierwsze wrażenia z jazdy są następujące. Bardzo wygodny fotel, który pompuje się na boki i bardzo fajnie trzyma mnie. Kierownica trochę mi przypomina kierownicę z takiego tańszego modelu. Chwyt pewny. Troszkę jest tutaj w tej części za szeroko, więc jakoś tak niekomfortowo mi się trzyma tą kierownicę, ale jest w miarę, grubość tej kierownicy jest w miarę adekwatna do moich, że tak powiem, wymagań, które stawiam przed kierownicami, które dotykam. Licznik dosyć dziwny i taki w pół artystyczny, w pół elektroniczny. Nie podobają mi się te skrajne oznaczenia i te takie aluminiowe wstawki. Ogólnie jest fajny, czytelny, fajna grafika i taka dosyć wyrazista. Duży wyświetlacz, który wskazuje różne funkcje. Nie wiem, czy ta funkcja machania dotyku jest w tym samochodzie, ale pewnie tak, muszę to pewnie uruchomić. Zawieszenie pracuje idealnie, jak na nowy samochód i jak na ten gabaryt. Świetnie tłumi wszystkie nierówności, chociaż na polskich drogach ciężko jest w tej chwili znaleźć jakiekolwiek nierówności. Moim zadaniem też jest pojeździć tym samochodem w mieście i sprawdzić, czy faktycznie ten samochód jest na tyle komfortowy, na tyle zgrabny, mimo że to jest wersja serii 5, i czy ten samochód się nadaje do takiej dżungli miejskiej. Wsiadasz, wysiadasz, załatwiasz sprawy, parkujesz w galerii, nie w galerii, robisz zakupy, więc jakby to chciałbym sprawdzić. Ogólnie bardzo jest przyjemnie, no, samochód jest naprawdę komfortowy i muszę przyznać, że już to tak jest, to tak jak, wiecie, to tak jak wsiadasz, tak jak wchodzisz do jakiegoś mieszkania, wchodzisz do jednego i tak, nie, to nie te, wchodzisz do drugiego, mówisz, o, coś w tym jest. Tak samo tutaj, w tym samochodzie coś w nim jest. Pozwolę sobie przełączyć w tryb sportowy, chociaż przy tej mocy tryb sportowy jest chyba nie na miejscu, ani mówienie o tym, że ten samochód posiadający 150 koni ma tryb sportowy. No, tak chciałem to ująć. Wracając jeszcze do tej mocy, 150 koni z dwulitrowego tak naprawdę motoru czterocylindrowego i w połączeniu z ośmiostopniową skrzynią biegów w miarę pomieście się nim komfortowo, elastycznie jeździ. Nie jest to jakiś tam sprinter i chyba tu w tym przypadku nie o to chodzi. Ja już, jak mówiłem, ja jakby biorąc ten samochód z tą mocą, chcę zobaczyć, czy te faktycznie 1620 kilo jest w stanie ten silnik udźwignąć.
ponoć 100 kilo lżejszy jest wersja G od wersji poprzedniej, od wersji F. No, kurczę, no, przejechał się niedawno tym samochodem mój tato, który no już w sumie nie wymaga od samochodu, żeby samochód był, którym jeździ, bardzo szybki, chociaż jeździ na co dzień autem, które ma ponad 250 koni. No, przejechał się tym samochodem i powiedział, co chcieć więcej, ładnie wygląda, jest nowy, jedzie, pachnie ładnie, fajny. Poziom spalania, jaki jest w tym samochodzie, dochodzi do praktycznie 7-8 litrów. Producent podaje, że to jest w cykl mieszany około 6-7 litrów. Ja uważam, że ten silnik o tej mocy będzie miał spalanie na poziomie gdzieś tak około 9 litrów. Zresztą teraz mi się też wyświetla 9,2. Przybiło moją uwagę to, że nie ma koła zapasowego. I ja wiem, że mówienie teraz o tym jest bez sensu, ale ja nie wiem, ale zawsze ja jakoś tak sprawdzam, nie wiem jak wy, ale zawsze sprawdzam, gdzie jest ukryty akumulator. Oczywiście BMW zawsze, praktycznie wszystkie modele serii 5 miały akumulator gdzieś z tyłu, albo z prawej strony, albo z lewej. Z tego co pamiętam, to E39 miała z prawej strony, E34 tak samo. Siódemka chyba miała na środku, ale to poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ten natomiast model ma akumulator centralnie ulokowany z tyłu. Prawdopodobnie po to, żeby chyba rozłożyć balans, żeby wybalansować ten samochód, ale żeby dostać się do tego akumulatora. Wracając jeszcze do silnika, chwali się BMW, że ma nieskazitelną kulturę pracy ta czterocylindrówka. Jest taki kompromis pomiędzy ilością spalanego paliwa, kulturą pracy, dźwięku, no i oczywiście tej elastyczności w mieście. I tu przyznam się, że faktycznie nic mi nie potrzeba mi większego motoru w mieście i ten wystarczający jest i naprawdę jestem usatysfakcjonowany. Ta automatyczna 8-stopniowa skrzynia biegów działa bardzo miękko i nie ma tutaj jakby jakiegoś zawahania co do dostarczenia momentu obrotowego, żeby oczywiście nie miałbym tutaj takiego przeświadczenia, że jest bardzo mały motor i nie da rady ten samochód jechać. Nie, jest naprawdę ta skrzynia wraz z silnikiem i wygenerowany ten moment obrotowy jest naprawdę na bardzo dobrym poziomie i komfort, jaki jest w tej chwili podczas jazdy, jest naprawdę na 6 z malutkim minusem. Dlaczego minusem? Mówią, że kultura pracy tego silnika jest dobra. A ja mówię, patrzcie. Oprócz tego, że jak otwierasz maskę i widzisz, że jeszcze można dołożyć drugi silnik, zaczynasz się zastanawiać, można by było jakiś tam bagażnik jeszcze dodatkowy sobie zrobić. Ale a propos bagażnika, z tyłu bagażnik jest wielki, okrutnie wielki. 3 nawet walizki, jak nie 4 walizki średniej zmieściłyby się z tyłu. Jest naprawdę dosyć duży. Jeżdżąc po mieście tym samochodem, słuchajcie, nie odczuwam, że jest to samochód klasy 5. Zawsze piątki były wyrafinowane, duże, większe, przede wszystkim większe od trójki i jakby manewrowanie i parkowanie zawsze sprawiało kobietom
No dobra, cofam to. Nie sprawiało nie tylko kobietom, ale mi też. Jeżeli chodzi o wnętrze, wnętrze tego auta nie porywa, to nie jest mój gust. Dla mnie drewno takie jest i wykończenie tutaj jest słabe. Znaczy słabe. No dla mnie ta konfiguracja się nie podoba i jedyne co na pochwałę zasługują te fotele, które są naprawdę, no są oczywiście z pamięcią i jeden i drugi jest z pamięcią, obydwa są podgrzewane, więc jakby tak jak już mówiłem, na dużą pochwałę to zasługuje. Za bardzo tutaj takich nowości nie ujrzałem w stosunku do poprzedniego modelu. Jestem pod wrażeniem. Jadę trochę szybciej teraz i uważam, że jest... Kurczę, wiecie co, nie będę słodził, nie będę mówił, opowiadał, jaki to ach i ach, ale kurczę, jestem pod wrażeniem. Ja myślałem, że jak ja dostanę ten samochód do testów, że jak sobie, po prostu wezmę sobie ten samochód do testów, to ten silnik będzie jakąś arcytragedią, którą po prostu nie zdzierży mój umysł i po prostu nie dam rady, kurde, ja cię kręcę. I jeszcze, żeby było śmiesznie, to policja mnie zatrzymała. Reasumując, seria 5 jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Jest przede wszystkim samochodem rodzinnym, wygodnym, komfortowym i mimo, że ma 150 koni, który wraz z tą skrzynią naprawdę w mieście sobie radzi. I uwierzcie mi, że nie jest to w ogóle ujma jeżdżąc takim samochodem. Polecam wszystkim ten samochód, bo na mieście naprawdę sprawdza się w zupełności. Na trasie troszkę brakuje, ale umówmy się, jeżeli ten samochód rozpędza się na niemieckich autostradach do 220 i naprawdę jest bardzo cicho w tym samochodzie, to myślę, że nie potrzebujemy nic więcej, nic ponadto. Jest faktycznie problem, że od 120 w górę ten samochód no, nie przyspiesza tak, jakbyśmy powiedzmy przyspieszali 3-litrowym dieslem. A ja z tego miejsca z Wami się żegnam i zapraszam do komentowania, lajkowania i oczywiście subskrybowania. Jeżeli chciałbyś być ze mną na bieżąco, to oczywiście pamiętaj o tym malutkim dzwoneczku, który poinformuje Cię o moich nowych odcinkach, które niebawem wjadą na kanał. A myślę, że będzie co oglądać. Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Strzała, cześć. To było przyspieszenie. Taki żarcik, nie? Sportowe przyspieszenie w aucie, które waży 1650 kg i ma 150 koni. Super. Uuu.